dzień dobry, cześć, czołem, boom, headshot, outkiem, PZPR-owym, kolorkiem, bekowym, Patryk Rojorewski, Roy Playing Games i oczywiście Mad Max, postnuklearnie. Moi drodzy, kontynuujemy. I więc tak, jak obiecałem wam ostatnio, w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o Księdze Ocalenia. Zanim jednak to nastąpi, mały rzut okiem na wszystko. Jeśli chodzi o od Maxa, to praktycznie w 95% mam wszystko wmontowane, co najlepsze. Co zresztą widać po dodatkach, które też swoją drogą fantastycznie tutaj wyglądają. Super, fajny klimat tworzą i tyle, co wam będę gadał. Właśnie cała magia postapo to jest to, że nic nie wygląda, jakby było nowe. Wszystko jest nadszarpnięte zębem czasu, rdza, syf i tak dalej. Wszystko, powiedzmy, z odzysku demobilu. Kochani, warsztat. Więc tak, tutaj jest srogo. Tutaj jest srogo. Dość dużo konwoju udało mi się wywalić. Zresztą tu nawet można to zweryfikować. 76% konwojentów odstrzelonych, tak? To mniej więcej jakieś takie moje staty. I tak, w dniu dzisiejszym na pewno ogarniemy sobie misję dla Jetta, którego to terytoria praktycznie w 99% wyzwoliłem. Jest prawie zero, jeśli chodzi o wpływy bandytów. Jedyne, co wypadałoby jeszcze zrobić, to rozminować wszystkie pola, ale to jest tak siermiężna, nudna robota. Po prostu trzeba wejść w łazik, z psem podjechać uważnie, bo pomylisz się, wybuchasz i od początku. Szkoda, że nie można tego łazika jakoś tam przywołać, żeby ktoś inny podjechał, bo samemu trzeba, on jest pozbawiony jakichkolwiek walorów bojowych tak naprawdę. Trzeba uważać, także najlepiej brać się za rozminowywanie po obniżeniu już poziomu patrolowania danego regionu, wtedy jest bezpieczniej. No ale nie chce mi się po prostu tego robić, będę uczciwy. Tak samo nie chce mi się już zbierać, powiedzmy, tych miejsc ze złomem. Już celuję tylko w miejsca, gdzie można zebrać jakiś komponent do urządzenia pod konkretną bazę, bądź jakieś wycinki historyczne, bo one potrafią być naprawdę miażdżące i niesamowicie sugestywnie przejmujące. Naprawdę, to jest kontrast, jak było kiedyś, jak jest teraz i masakra. Było tak na przykład takie zdjęcie z bałwankiem, tak? Chłopczyk tak robił sobie selfie z bałwankiem i tylko podpis. Chłopczyk nie wiedział, że zaraz eksploduje. Bandyci ukryli bombę w tym bałwanku. Tu kurwa, takie rzeczy tu się dzieją, tak? Okej, okay, czyli ogarniemy sobie to, ale najpierw tak. Niestety niespecjalnie pamiętam, gdzie nam się nie udało ostatnio, bo generalnie cel misji jest tutaj, na wysypisko. Czy ja byłem u smażyciela? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że byłem po prostu u spojówki. Ale okej, okay, dobra, nic. Po drodze jakoś to wyczajemy sobie na spokojnie, także ogarniemy sobie tu. Wcześniej przeniesiemy się tu. Tak. Tak. Kochani, Księga Ocalenia. Ten film wyszedł w okresie, kiedy ja już myślałem, że żadne porządne kino postapo nie wyjdzie. Mamy rok 2010. Zarówno Albert, jak i Alan Hughes, reżyserzy, proponują nam kolejny postapokaliptyczny obraz, który przywrócił moją wiarę w kinematograficzne podejście po prostu do tego uniwersum. W roli głównej mamy Denzela Washingtona, którego bardzo lubię, a Renata uwielbia, to jest jej ulubiony aktor. I dał radę jak cholera, mało tego. Oczywiście Denzela kojarzymy z wielu filmów z fenomenalnym dniem próby na czele. Oprócz tego mamy Mile Kunis, prześliczną dziewczynę, taką aktoreczkę, żaden wielki kaliber. No oczywiście Garego Oldmana, też świetny film, żeby nie szukać daleko, antagonista w Leonie Zawodowcu. Także ekipa mocna, ale tak naprawdę cała magia tkwi w motywie przewodnim filmu, w tytułowej Księdze Ocalenia. Nie będę wam mówił, czym ona jest, o co chodzi, że każdy chce ją zdobyć. Jest dla niektórych ważniejsza niż pieniądze, jedzenie czy złoto, bo bym od razu zaspoilerował. Ale pomysł na film, wykonanie, cały ten świat, syf, brud, Denzel, który daje radę jak skurwysyn. No mega. Dobra. Jedziemy bez pierdolenia. Pięknie.
Tak chcecie się zabawić? Nie ma sprawy. Bęgi! Pięknie. No i co? Udało się? Mam tylko taką cichutką nadzieję, że nie rozpierdoliłem tego, co miałem dowieść. Jak mówię, księga ocalenia, must see. Must see dla każdego fana postapo, bo jest to obraz i chwytający za serce, i przejmujący, i dający wiele do myślenia. No wypierdalać, raz was spalę, szmaty, no. Nie ma sprawy, tondo rondo, to zsidzie. Od razu pokażę wam. Nie ma sprawy. To bo co, jeszcze harpunkiem się pobawimy. Gdzie jest twój kolega? To może kółeczko. Bang! No jego unieruchomiłem, ekipa wychodzi, ale nie ma sensu. O! Okej. Dobra. Nie! Co ja zrobiłem? Dlaczego ja puściłem ten harpun? Ja pierdzielę. Dobra, ale cysterna się zatrzymała. Gdzie jest moja strzelba? Jest. Cztery lufy, kochani. Co się stało? Gdzie ja jestem? Halo, cysterna! Dobra. Kurwa. Dobra, tak? To zabawimy się inaczej. Ojejku, coś mi nie idzie dzisiaj. Nie idzie mi. Ale spokojnie. Zaraz wrócimy do zabawy. Okej. Dobra. Nieważne jak, ważne, że się udało. Fajne jest to, że wmontowanie ulepszenia w daną konkretną twierdzę zbierają za nas na przykład pozostawiony lód albo lód dodatkowy, nawet kiedy gra jest wyłączona, ale komputer musi być aktywowany, musi mieć połączenie z siecią. Dobra, okej. Obstawa zneutralizowana. Czyli tak, pierwszy konwój ja po prostu rozpierdoliłem zachwycony. No cały Royson, nie? Przejmij konwój. Jeb, rakieta w konwój, no. Klasyka. Okej. Dobra. Tak. I gdzie się tym montujemy? Aha, do Jetta. Dobra, niech będzie. Fajne jest to, że czasem w różnych obozowiskach trafiamy na auta wywalone po brzegi złomem. Musimy je bezpiecznie skortować. Szybka podróż tutaj w żadnym wypadku nie działa. I naprawdę nieźle lutu spływa. Podobnie z burzami piaskowymi. Trzeba monitorować te burze, bo one potrafią wywiać w naszym kierunku trzy potężne skrzynie lutu. Tylko że one latają kopetane, dlatego nie możemy być psem saperem. Tylko z naszym pomagierem, naszym autkiem, żeby po prostu przytrzymać tą daną skrzynkę za pomocą harpuniska, żeby nam gdzieś nie odleciała w kosmos. A jak się ma jeszcze bonusy do zbieranego skrapu, no to można się ładnie, naprawdę ładnie obłowić, tym bardziej, że każdy następny upgrade, czy to maxa, czy to wyposażenia, czy to naszego samochodu, no kosztuje coraz więcej, kosztuje niemało. Okej, dobra, mamy to. I chyba samochodzi do odblokowania, tak? A, to nie jest kolekcjonerski, no ale nieważne.
Nie okej? Także tutaj już tematy ulepszone. Bo mieliśmy po prostu porwać cysternę, żeby obładować ją dodatkowymi materiałami wybuchowymi i zrobić wielki boom. Oh yeah. Szykuje się piękne pierdolnięcie. Tak, Royston, jeśli kurwa w ogóle dojedziesz na miejsce. Biorąc pod uwagę twój driving skill, może być wesoło. Świetnie to wszystko wygląda. Oh yeah. Royston, coś mi się wydaje, że to nie jest pojazd na offroad. Ale kto wie. Ważne, że nie jestem w tym momencie rozpoznawalny, no chyba, że podjadę niebezpiecznie blisko, to wtedy może być ślisko. Kusi, Explore, kusi, ale nie tym razem. Skrapu już w pewnym momencie dostajesz tyle, że nie ma sensu w ogóle eksplorować tych łapek bez dodatkowych elementów. Bo po nie wschodzi od 5 do 12, no plus bonus, tak? W zależności jaki mamy. No i to jest tyle. Dobra. O, tutaj zjechałem specjalnie, zwróćcie uwagę. Od razu zmienia się oczywiście zachowanie w zależności od podłoża, ale też fajnie, powiedzmy, te bąble tego, nie wiem, ropy, bagniska wygląda. Co jest? Wjechałem w minę! To było pole minowe! No tak, cały Royston! Bez kitu jeszcze to spierdolę. Mogę za hajs to... Mogę to za hajs na szczęście naprawić. Ale... To będzie trochę kosztowało. Czy Royston dotrwa? Samochód, który miał chronić, wjechał na pole minowe. To jest kurwa orzeł. To jest orzeł! Roysonku. Roysoneczku. Liczy się? Chyba tak, nie? Czy teraz pierdyknie? Uff! Roysonku! Nie można było bardziej zjebać tej misji, jeśli chodzi o wykonanie. Ale liczy się efekt, hello. Nobody seen anything. Olej, że miałem pilnować, wjechałem na pole, ledwo dotarła, eksplodowała w środku. Przy mnie, wydostałem się, eksplodowała jeszcze raz. Ale kochani, nieważne, ważne, że to mamy. Moi drodzy, wracamy w to miejsce, które jednak przerosło mnie ostatnio. Teraz czuję się o wiele lepiej przygotowany do tematu, zarówno pod względem opancerzenia, jak i zadawanych obrażeń. Tu jeszcze, jeśli chodzi o przedpole, nie ma niczego do zneutralizowania. Dobra, mamy 5 pocisków, uleczmy się. To się może przydać. Mamy 1 nóż, 4 pociski, czyli na krzykacze to będzie dobra opcja. No nieważne. Ważne, żeby korzystać, istotne, żeby korzystać z otoczenia, beczek i tak dalej. Zobaczymy. Obóz Ogara Beach Tyrana, to z czego laliśmy właśnie ostatnio, z tego, jeśli dobrze mówię, w dniu wczorajszym. Dobra. Tu mamy benzynę, tu nic. Pamiętam, że tu wstępnie było ok. Zobaczmy, jak wygląda góra. Dobra.
Tam u góry widzę, mamy insygnia. Czy mamy czymś, żeby tam za darmo ciepnąć? Nie. Podejdę na wszelki wypadek bliżej. Pięknie. 1 na 4. Tutaj cisza. Tu dalej benzyna. Tu jest brama, to nas na razie nie interesuje. Dobra. Dobrze jest też na przykład podjechać autkiem i za pomocą snajperki pościągać to, co da się zdjąć. Na przykład właśnie jakieś wystawione krzykacze, żeby ułatwić sobie robotę po prostu potem. Zobaczymy, czy podwyższenie da nam jakąkolwiek przewagę. No nie, tu też tylko benzyna. Ale warto ogarniać te podwyższenia, bo one ułatwiają zlokalizowanie chociażby insygni czy innych elementów. Dobra. Chociaż mat. Wypierdalać! Dobra. Macie tu jakąś beczkę? No strzel... Nie, dobra. Niedobrze. Niedobrze! Wypier... Kurwa, rage! Tarczownik, ty przeciwko mnie? Nie, no nie ma rady. Nie weszło. On bardzo powoli to wyciąga. Dwóch? No to zapraszam. Rozbicie tarczy. Fajnie wygląda rozbicie tarczy. Jeb, jeb, jeb! Jeszcze raz. Jeb, jeb, jeb! Jeszcze. Jeb, jeb! Co ja robię? Nie mogę na to patrzeć. Rozbijam tarczę. Jeb! Ale już ma łapy dojebane zajebiście. Aj! Aj! Fanal. Dobra, jest wreszcie furia, wlazła. Dobra, karniak nożem, szybko. Egzekucja furii. Ło, udało się. Ale i tak nie było łatwo, kurde. Także warto było, powiedzmy, ulepszyć, mówiąc delikatnie, to i owo. No ale okej. No łup, człowieku. Okej. Powiem wam, że ma swój klimacik odbijanie tych obozów, neutralizacja tych opancerzonych obiektów, naprawdę solidnie chronionych, bo wszędzie jest troszeczkę inny układ. I można się pobawić na różne sposoby. Dobra, widzę, że boiler jest u góry. Ale okej, na razie on nie stanowi dla nas żadnej przeszkody. Słabo ze zdrowiem. Ale zobaczymy, jak pójdzie nam dalej. Oj tak, tu woda by się przydała. Bezdyskusyjnie. Albo przynajmniej jakieś... chociaż trochę żarcia. Co znajdę tutaj? Nic ciekawego. No chyba, że jakiś... rzucik na insygnię? Nie, dobra, okej. To montujemy się tutaj. Okej, tu sobie zakręcimy ogień w takim razie. Dobrze, tu już sobie wywalimy na zaś drabinkę. No i elegancko. Tu mamy insygnia, no i mamy wodę. Bardzo okej. Te animacje jednak mogłyby być trochę szybsze. Nie mówię o tym przez wzgląd na to, że wydłużają momentami niepotrzebnie materiał, bo ja zawsze w tle coś wam popierdolę, tak? Ale potem mogą nużyć, tak? To tak samo jak w Red Dead Redemption, skurowanie. Może 5 godzin czasu całej gry to było skurowanie zwierząt. Za długie. Może wydam jakieś mody na to. Byłoby fajnie i wygodnie. No ma to swój klimat oczywiście, jak przyrządzanie czegoś w gotiku, bądź spanie w gotiku, bądź cokolwiek w gotiku. Bo to naprawdę miało swój niesamowity urok.
Proszę bardzo. Puszka Pandory. 12. No, to będzie niemałe wyzwanie, ta twierdza. Ale dobrze, ale dobrze. Tu wszystko ok? A, no nie ok, bo tu chyba coś jest. Nie, tak się tylko podejrzanie tliło. Takie rzeczy. Ok, mamy autosejwucha. Jest też amunicja. Dobra, tam jest główny pułap. Tu jest Scrappy. Jakieś insygnia na horyzoncie? Nie, bo to jest pierwsze pole. Ok, o proszę bardzo. Co nam zryje mózg tym razem? Czy mi się wydaje, że Robin jednak nie przeżył. Ciekawe, czy skomentuje to jakoś główny bohater. A, nie tym razem. Ale odfajkowane. Dobra. Tu cisza, tu cisza. Tu śmierdzi kolejną bójką. Ale mogę się mylić. Dobra, Scrappy. Zobaczcie, tu już bonusy lecą fajne. Także mi się już względnie opłaca to czyścić, ale mi się nie chce. Ale bez bonusów to kompletnie bezsensowne wydłużanie zabawy. Dobra, latareczkę poproszę. Lubię właśnie takie lokacje gdzieś u góry, średnio i pod ziemią. Naprawdę tworzy to mega klimacik. Dobra, noże. Strzelbunia, bardzo dobrze. Kolejne z głowy. Co znajdziemy tutaj? Tu byliśmy. Są jakieś chore zwłoki. No i... O, te małe chujstwa! Nie! Ale na szczęście one szybko giną. Aj! Są straszne. Wypierda... Tak lepiej, kurwa. Karniak nożem, no. A. Kolejny. No i gra momentami naprawdę potrafi przestraszyć. Jak jest ciemno. U góry wieże, wieje burza piaskowa. Latareczka i te małe, brzydkie gnojki. Prawie the suffering, wam powiem. Dobra, udało się. Siermiężna, nierówna walka. Wygląda jak linka, po prostu jest to połączenie tekstur. Czy mamy tu jakiś baniak z benzyną? No niestety. Póki co nie sforsujemy tych drzwi tutaj. Może pomoc będzie w którymś z tych pomieszczeń. No proszę, nie myliłem się, mówię mam. Podpalmy temat. Odejdźmy. I bridge. Kolejny skrab. 8 na 12. Dobrze, że nie 2 na 10. Śmierdzi kolejną bitką. Dobra, ale przynajmniej mamy wodę. 3 godziny. One eternity later. Urchara, wiesz co robić. O, aż samu mi się zachciało pić. Mam coś? Mam. Jak się nazywa imersja. Yeah. Bawełna! Zemsta bawełny! Dobra, priorytet na krzykacza od razu. Bo on jak zboostuje bawełnę... Jeszcze to ognie. Jak zboostuje mi... Dobra, wrzaskun ogarnięty. Nic mu to nie dało.
O, ty luju. Okej. Ło, ty, jak on pierdolnie, to nie ma... Dobrze. Dobra, wstawaj. Jak bezczelnie z liścia! Co za kutas! Tak? Kochani! Powiem wam... Niemałe wyzwanie, ale to nie koniec exploringu. Dobrze. Łup. 3,28 amunicja, dodatkowe pociski, wszystko. Ładnie, z czwóreczki na trójeczkę. Elegancko. Bynajmniej to nie koniec zabawy. I teraz tak. Najpierw tędy. Tu na pewno znajdziemy jeszcze kilka łakoci. Dobra, tam na górę. Tu nic nie było. Tu jest drabina. Tu jest sporo lutu. Dobra, pysznie. Drabinko. Okej. No i ładnie. Lucik 12 na 12. Tu mam jeszcze tyroleczkę. Okej. To może być dobra droga powrotna. Sprawdźmy tutaj. Są i one, będzie. 100%. Aha, jeszcze bonusik nam wszedł? Czy ranga pójdzie do góry? Bo na pewno mogę wykupić kilka upgrade'ów. Tak. 11, dobra. Elegancko. I fajnie do silosa. Fajnie skonstruowana lokacja, naprawdę mega klimatycznie. Jest woda. Jest skrapi. I są gnojki. Dobra, koniec, kurwa! Wszystko wchodzi na 100%. Nie ma problemu. Koniec, kurwa. Za leniwo podszedłem do tematu. Koniec. Jak rojo, kurwa, luci, to mu się nie przeszkadza. But first, let me take a loot. Okej. Okej. Okej.
Byczo. Czy tu coś mamy? Niekoniecznie, woda. Napełniamy manierkę. Cię sobie już darujemy tą misję poboczną. Zaprezentuję ją wam w środę. To już do końca pociśniemy temacikiem i coś tam sobie na do widzenia ładnie kupimy. Szkoda, że nie może iść, gdy pije. Dłużej, kurwa, dłużej, błagam. Tu nie? A tu jeszcze mamy górę. A, skuszę się. Racunia. Ładnie. O, tak. No i zobaczymy. Cóż to za pyszności nas czekają. Moi drodzy, w dniu jutrzejszym porozmawiamy sobie o... Jestem legendą. Jeśli chodzi o Willa Smitha oczywiście. Nie najgorzej, kurwa, ale mogłabyś zejść na dół, bo nie chcę mi się dramować za każdym razem. Rozumiem, że masz kompleks niższości. Powiedział Royo do baby na wózku. Who's bad? We got the sale. It'll come to good use. Still sounds like a fool's errand to me. So is doing nothing. We cannot all give up and just wait to die. Now for my end, your righteous reward. Dostałem strzępek historii. Jeff, zaczekaj na mnie, to będzie moja ostatnia trasa, obiecuję, kiedy... Wszystko się zmieni, ale kocham się Adam. Okej, okay, to jest nagroda, pocztówkę dostałem, kurwa! I'll find these landmarks. I'll find the loot. A byłbyś tak uprzejmy mi to już na mapce, tak? Tak, markerkiem? Byłbym happy. That place. No nie wątpię. Must be to the north. O chłopie, jak to jest na północy, to jest masakra. Dobra, będziemy pamiętać, że jest coś takiego. Ale teraz, kochani, pora na mały lifting. Co my tu mamy? Proszę bardzo. Prędkość maksymalna. To za 600, 300, 600. Jeszcze się wstrzymam. Dopalacz. Ładunków do 4. To jest po prostu must. Must. Pięknie. Poruszanie się w tych okienkach jednak mogło być ciut lepsze. 900. Taran de Molka. Niech będzie. Taran de Molka brzmi bardzo ok. Tylko trzeba na bieżąco to powiedzmy monitorować, tak? Bo ciężej się jeździ tego typu autkami. Ja tu mam jakieś nowe. Co to za nowa maska? Możemy dać sobie ozdobę na tył lub przód. Dajmy sobie na tył. Zabójcze bliźnięto. Jak to wygląda? No to wygląda dobrze. To wygląda na razie dobrze. Okej. Okay. Czy Maxowi się coś odblokowało? Nie, jeszcze nie. Kochani, dziękuję wam przeserdecznie. Na początku było śmiesznie, potem było siermiężnie, gdzieś tam oczywiście pogadanka o fenomenalnym filmie w klimacie postapo w środeczku. Dziękuję za zapoznanie się z kolejnym odcinkiem naszego postapokaliptycznego serialu Mad Roy. Kochani, serdeczna tarcza i do środy. Trzymajcie się. Boom!